Dla jakich wartości parametru n suma odwrotności dwóch różnych pierwiastków równania jest równa 6? W naszym równaniu zmienną jest x, natomiast m stanowi parametr. Z treści zadania wiemy, że nasze równanie posiada dwa różne pierwiastki. Aby równanie kwadratowe miało dwa pierwiastki, delta musi być większa od zera. Z treści polecenia wiemy również, że suma odwrotności naszych pierwiastków ma wynosić 6. W ten sposób dostaliśmy dwa warunki. Będziemy szukać wartości parametru m, dla których będą spełnione oba te warunki. Zaczniemy od warunku pierwszego. Mamy tutaj informację, że delta ma być większa od zera, więc obliczmy deltę. Delta równa się b kwadrat minus 4ac. Wyznaczmy więc nasze współczynniki i c. Współczynnik a to jest to, co stoi przy x kwadrat, czyli u nas 1. Współczynnik b to jest wyrażenie stojące przy x, u nas minus 6, m minus 3, a wyrażenie c to jest wyraz wolny, czyli m minus 3. Podstawmy do naszego wyrażenia na deltę. Za b wstawiamy minus 6, m minus 3, b podnosimy do kwadratu, minus 4 razy a, czyli w naszym wypadku 1, i razy c, czyli m minus 3. Uprośćmy wyrażenie. Minus 6 do kwadratu daje nam 36, a nawias podniesiony do kwadratu obliczymy, korzystając ze wzoru skróconego mnożenia. Następnie opuszczamy tu nawias, minus 4 razy m daje nam minus 4m i minus 4 razy minus 3 plus 12. Skorzystamy ze wzoru skróconego mnożenia. Nasze a wynosi m, nasze b wynosi 3. Dostaniemy a do kwadratu, czyli u nas m do kwadratu, minus 2ab, czyli 2 razy m razy 3 i plus b do kwadratu, czyli u nas 3 do kwadratu. Pozostałe przepisujemy. Uprośćmy nasze wyrażenie w nawiasie. Dostaniemy m kwadrat minus 6m dodać 9. To, co za nawiasem przepisujemy. I opuśćmy teraz nawias. Dostaniemy 36m kwadrat minus 216m i dodać 324. To, co za nawiasem przepisujemy. Wyredukujmy wyrazy podobne. Dostaniemy 36m kwadrat minus 220m i plus 336. Podstawmy nasze wyrażenie na deltę do naszego pierwszego warunku. Dostaniemy 36m kwadrat minus 220m plus 336 ma być większe od zera. Możemy naszą nierówność w całości podzielić przez 4. Dostaniemy 9m kwadrat minus 55m i dodać 84. To będzie większe od zera. Musimy rozwiązać nierówność z niewiadomą m. W
Wprowadzimy tu tak zwaną deltę pomocniczą. Czyli będzie delta m. Indeks m mówi nam, że zmienną jest tutaj m. Wzór oczywiście jest taki sam, czyli b kwadrat minus 4ac. Tym razem nasze b wynosi minus 55, czyli wstawiamy minus 55 do kwadratu, minus 4 razy a, nasze a tu wynosi 9, i razy c mamy 84. Obliczmy naszą deltę pomocniczą. Minus do kwadratu daje plus, 55 do kwadratu daje nam 3025. 4 razy 9 razy 84 daje nam 3024. Dostajemy, że nasza delta pomocnicza wynosi 1. Ponieważ nasza delta wyszła dodatnia, dostaniemy dwa pierwiastki. M1 oraz M2. Wzory na M1 i M2 są takie same jak na X1 i X2, czyli minus B minus pierwiastek z delty przez 2A oraz minus B plus pierwiastek z delty przez 2A. Podstawmy nasze dane. Dostaniemy M1 równa się za B stawiamy minus 55, czyli dostaniemy 55 minus pierwiastek z delty, pierwiastek z jedynki to jest 1 przez 2a, czyli 2 razy 9 uprośćmy, mamy 54 przez 18 dostaniemy m1 równe 3. Podstawiamy do M2, dostaniemy 55 plus 1 przez 18, co nam daje 56 osiemnastych. Po skróceniu dostaniemy 28 dziewiątych. Możemy jeszcze wyciągnąć całości, dostaniemy 3,1. Teraz, aby rozwiązać naszą nierówność, narysujemy sobie oś, na której zaznaczymy nasze miejsca zerowe, czyli tutaj było 3 i 3,1. Ramiona paraboli będą skierowane w górę, dlatego że współczynnik a jest dodatni. Interesuje nas ten fragment paraboli, gdzie wartości są dodatnie. Czyli na naszym wykresie są to te części, które znajdują się nad osią, w naszym wypadku osią m-ów, dlatego że naszą zmienną jest tutaj m. Rzutujemy te fragmenty na oś m-ów i odczytujemy, że nasze m należy do przedziału od minus nieskończoności do 3, ponieważ tylko miał być większe od 0, więc przedział jest otwarty. Suma przedział od 3,1 do nieskończoności. Z pierwszego warunku otrzymaliśmy, że m należy do sumy dwóch przedziałów. Teraz zajmiemy się drugim warunkiem. Przekształćmy nasze wyrażenie do postaci, w której znajdą się wzory wieta. Sprowadzimy lewą stronę równania do wspólnego mianownika. Dostaniemy x1 razy x2. Mianownik pomnożyliśmy przez x2, więc licznik również mnożymy przez x2. Dodać i w drugim mianowniku również będzie x1 razy x2. Tym razem mianownik pomnożyliśmy przez x1, więc licznik również pomnożymy przez x1. I to ma wynosić 6. Dajemy to na wspólną kreskę ułamkową. Dostajemy x1 plus x2 przez x1 razy x2 równa się 6. Wykorzystamy teraz wzory wieta. x1 plus x2 to jest minus b przez a, natomiast x1 razy x2 to jest c przez a. To ma wynosić 6.
Dzielenie zastępujemy mnożeniem przez odwrotność, czyli dostajemy minus b przez a razy a przez c. Daje nam to 6. Po skróceniu dostajemy minus b przez c równa się 6. Podstawmy do równania współczynniki z naszego równania. Dostaniemy minus. Za b wstawiamy to wyrażenie, czyli minus 6m minus 3. A za c wstawiamy wyrażenie m minus 3. I to ma wynosić 6. Uprośćmy nasze wyrażenie. Tak naprawdę uproszczą się tylko minusy. I widzimy, że zarówno w liczniku, jak i w mianowniku pojawiło się wyrażenie m minus 3. Ponieważ wyrażenie m minus 3 znalazło się również w mianowniku, a wiemy, że nie wolno nam dzielić przez 0, musimy zrobić założenie, że m minus 3 nie będzie zerem, czyli jest różne od zera. Rozwiążmy takie równanie, czyli z tego dostaniemy, że m musi być różne od 3. Teraz już możemy te wyrażenia skrócić i dostajemy, że 6 równa się 6. Co jest oczywiście prawdą dla każdej liczby rzeczywistej. Więc rozwiązaniem drugiego warunku są m-y należące do zbioru liczb rzeczywistych. Musimy jednak uwzględnić nasz warunek, że m nie będzie trójką, czyli 3 wyrzucamy z naszego rozwiązania. Szukamy teraz części wspólnej rozwiązań z pierwszego i drugiego warunku. Widzimy, że z drugiego rozwiązania, z drugiego warunku dostaliśmy, że m jest dowolną liczbą rzeczywistą, za wyjątkiem trójki. Skoro dowolną, to cały suma obu przedziałów z warunku pierwszego nadaje się do naszego rozwiązania. Zwróćmy uwagę, że trójka już wcześniej nie leżała w tym przedziale, była trójka otwarta. Więc częścią wspólną tych dwóch rozwiązań jest m należący do sumy przedziałów od minus nieskończoności do 3 i od 3 i 1 dziewiątej do nieskończoności.